Siemaneczko wszystkim z tej strony Szkapa i zapraszam do mojego ogródka. Dziś tak nietypowo mamy tutaj, jak widzicie co to jest? Chyba każdy wie co to jest koper, ale już taki wyschnięty, zakwitnął i przeschnął. I tak szłem sobie, przeglądałem, patrzę na niego tutaj, a tutaj są nasionka, jak widzicie tutaj. I zaciekawiło mi, czy jak sobie to zbiorę i zasieję, czy nie będę musiał kupywać kopru. No bo wiecie, no to rośnie, to wysuje do ziemi. Może przez zimę to nie przezimuje, bo przyjdzie przymrozek, to zmarznie. I może temu na wiosnę nic nie wyrasta, nigdy koper. Choć niekiedy się tam gdzieś pojawi koper u kogoś. Też słyszałem, że się pojawiały kopry. Ale to może jak padło pod jakieś liście, czy coś i nie przemarzło, to wtedy, ale tak, to przemarznie. Więc ja tego troszkę mam, jak widzicie tutaj tam cały ten tył. Postanowiłem sobie to pozbierać. Na początek zasieję troszkę do doniczki. To powinno w miarę szybko, myślę po paru tygodniach, jeżeli będzie działać, kiełkować. Choćby połowa wykiełkowała, to i tak będzie dobrze, bo nie będę musiał kupować kopru, tylko sobie zasieję z własnej produkcji. I powiem ile tak, wystarczy jeden krzaczek, jak widzicie, o tutaj wam pokażę, tak, ma raz, dwa, trzy takie główki, już się dużo z tego wysuło, więc już nie jest to takie pełne, ta jest chyba najpełniejsza, więc myślę, że z trzech takich główek zbierzemy tyle, ile jest w całej paczce, nie wiem ile tam jest gram w paczce, 5 gram, wrzucę to na wagę i zobaczymy ile tego jest. Ogólnie ja, w sumie będzie mi ciężko zważyć z jednego krzaczka, bo zbiorę wszystko, a tego tam troszeczkę jest. Zaraz wam to pokażę, ile tego tam jest. Zobaczcie sobie. Może to tak nie widać, bo to jest wszystko suche. Ale spróbujemy z innej, żebyście widzieli może tak. No, też nie za bardzo. Widzicie? Ale jest tego tu dosyć sporo. Tutaj jeszcze zielone główki. Jak widać. Zielone, więc jeszcze może z tego nic nie być, bo jeszcze nie zawiązały tutaj owocków, znaczy tych nasionek. O, teraz będzie lepiej widać. Widzicie, nie zawiązały tutaj nasionek, a te już mają ładne nasionka. Więc tutaj tego jest dosyć dużo wszędzie. O, tu już się wysypują, tu już się pogięły całkowicie. No, więc pozbieramy to, no bo tak to i tak wszystko jest do skopania, więc pozbieramy, zobaczymy co z tego będzie. We'll be right back.
Don't stop. No to mamy nasze nasionka tutaj obrane. Jak widać, mam tego cały woreczek, ale to są nasionka z tymi pączkami, jak widzicie jeszcze. Tutaj na dole, jak widzicie, już mi nasionka opadają. Znaczy, że to wystarczy to pognieść i nasionka same odpadają. Patrzcie, coraz więcej jest. Teraz to jeszcze podsuszymy, bo są troszkę niektóre zielone. Wygniotę, podsuszę i zasadzimy do doniczki. Zobaczymy, czy to w ogóle wykiełkuje. Jeżeli wykiełkuje coś, no to będziemy mieć ładny do sadzenia nasionka na wiosnę. Piszcie w komentarzach, czy próbowaliście właśnie sadzić takie nasionka z takiego czegoś. No i łapka w górę, subskrypcja i do zobaczenia. Cześć Wam!